Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum. Na kanale, na którym oglądamy i komentujemy paradokumenty. Wow, to jest dopiero zaskoczenie. I w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać jeden z moich absolutnie ulubionych paradokumentów, czyli oczywiście paradokument pod nazwą Zapisane w gwiazdach. Ale oczywiście zanim przejdziemy do oglądania, jak zawsze na początek, proszę was o łapkę, łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama, który gdzieś się na ekranie właśnie pojawił. O, jaki ładny Instagram. No to co, oglądajmy, zapraszam. A potem się dziwię, dlaczego krzesła gamingowe co chwilę łamie. Ciekawostka, to już jest moje piąte. 17 lutego, sobota. Ja dosłownie przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest jakieś miejsce, które ja kojarzę z prawdziwego życia, w którym bywałem. Po czym sobie przypomniałem, że to jest Polska. U nas generalnie jest szaro i brzydko. 35-letni programista Maciej Sikora od kilku miesięcy szuka domu, który mógłby kupić. Objeżdża z przyjaciółką podwarszawskie miejscowości. Jezus Marek, to po prostu kocham. Bo gdy w paradokumencie dzieje się zima i mamy jakieś auto w paradokumencie, które się pojawia, to zawsze, za każdym razem, niezależnie jaki to jest paradokument, czy trudne sprawy, ukryta prawda, czy zapisane w gwiazdach, jako cenzurę wszyscy zgadzają się, że zaczynają używać śniegu. I w tym przypadku też tak było. Już nie mamy po prostu tablicy rejestracji zalepionej taśmą. Nie, nie, nie. Teraz po prostu zakryta śniegiem. Z tyłu jest jeszcze ogród. Skąd wiesz? Nie wiem. Tak się po prostu domyślam. Chcesz zadzwonić? No. Od rana jeździmy po okolicy. Widzieliśmy kilka naprawdę fajnych domów. A tobie się spodobał akurat ten? No. A co dokładnie ci się w nim podoba? No, spodobało mi się najbardziej w tym domu to, że wygląda jak dom starszej osoby. A jak wiemy, starsze osoby najłatwiej są szukać na hajs. Nie umiem ci tego wyjaśnić. To tak jakbyś... To takie, no, to jest takie mrowienie, takie z tyłu moszny. Jest. Grubo zaczynam, grubo, to dopiero początek odcinka. I zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Ostatni koleś, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia, zdradzał mnie z moją kuzynką. A co najgorsze, byłeś to ty! A jak go wyrzuciłam z domu, to mi zajmował kompa, więc ja nie wiem, czy ty chcesz używać akurat tego porównania. A czy możemy na chwilę zapomnieć, że masz fatalny gust do facetów i skupić się na moim przyszłym domu? Twoim przyszłym domu? Ty już podjąłeś decyzję? Nie, no oczywiście, że nie. No przecież musimy jeszcze obejrzeć wnętrze, poznać scenę i tak dalej. Tak naprawdę to w tamtym momencie podjąłem decyzję. Jeśli tylko będzie mnie stać, to go kupię. A Ewie nie potrafiłem wytłumaczyć, co tak naprawdę poczułem, gdy go zobaczyłem. Taką mieszaninę smutku, spokoju. Taką dziwną tęsknotę. Ja po prostu czułem, że coś mnie do niego ciągnie. 20 lutego, wtorek. Maciej umówił się na spotkanie z pośredniczką agencji nieruchomości. Nie no, nie powiem. Ładnie się prezentuje. Podoba mi się. Ale bardzo jestem ciekaw pieca. Pieca? Ha. Dziwne. Ja byłem pewien, że tu stał. Taki zielony, kaflowy, nie? Kiedyś tutaj stał, taki zielony, kaflowy, a nie, chwila, miałem nie mówić, że jestem włamywaczem. Widzieliśmy już tyle domów, że wszystko mu się miesza. Pewnie tak. To jest, kochani, przypominam, program Zapisane w gwiazdach. Ten koleś pewnie był tam w poprzednim życiu, czy coś w ten deseń. Mówiła pani, że dom jest na rynku ponad 10 lat? Od 15. I nigdy tu pieca nie było, ale gdyby chciał pan zamontować... No, zostawmy ten piec. Niech pani lepiej powie, co jest nie tak z domem. Nic.
I dlatego pomimo dobrej ceny jest 15 lat na rynku? No jest wszystko okej. W teorii z domem jest wszystko okej, no taki mały szczególik, 15 osób tutaj zginęło, ale to tyci. Jest zadbany, zimą był ogrzewany, grzyba nie ma, podpiwniczony, dach nie przecieka, instalacje sprawne. God damn! Ja bym ten dom dla samego tego stołu kupił. Widzicie, jaki ładny stół w jadalni? Uup! Ja już jestem w tym wieku, w którym się jaram, gdy widzę ładny stół w jadalni. Problem był typowy. Kilku spadkobierców, którzy nie mogli się dogadać. Trzy razy byłam bliska sprzedaży, gdy nagle jedno się z nich wycofywało i cała zabawa zaczynała się od nowa. To co się zmieniło? Poumierali. A jedyny spadkobierca mieszka w Stanach i chce się domu jak najszybciej pozbyć. Czyli jest gotowy do negocjacji? Symbolicznych? Mąż wydawał się bardzo zainteresowany. Nie mąż, po pierwsze. Po drugie, u mnie w mieście się mówi, że kto nie negocjuje, ten się nie szanuje. Chłopie, ty dziękuj Bogu, że masz taką panią Ewę za przyjaciółkę. Bez niej byś sobie w życiu nie poradził. Obiecuję, że przedstawię właścicielowi każdą państwa propozycję. Super, dziękujemy bardzo. Pierwszy listopada, czwartek. Maciej kupił dom. Formalności i odświeżenie wnętrz potrwały dłużej niż przypuszczał, więc dopiero po ponad 8 miesiącach mógł się do niego przeprowadzić. Chłodno to u ciebie. Tak? A to może podkręcę ogrzewanie? A może w piecu napalisz? Bo przecież tam był piec. Ty się śmiejesz, ale naprawdę był. Co? No. Wczoraj był kominiarz, sprawdzał drożność przewodów wentylacyjnych i powiedział, że faktycznie piec był. Mało tego, był dokładnie tam, gdzie go pokazałem. No, czyli ja już stawiam na poprzednie życie, ale wy możecie opisać swoje teorie w komentarzach oczywiście, bo kto wie, istnieje też szansa na to, że mu to duchy powiedziały, no nie? Tylko tam w tych komentarzach się nie rozpędzajcie za bardzo, żadnych teorii o kosmitach, okej? Bo w uniwersum zapisane w gwiazdach jeszcze nie było żadnego odcinka związanego z kosmitami, więc tak naprawdę nie wiemy, czy w tym uniwersum zapisane w gwiazdach kosmici istnieją jak w prawdziwym życiu. No tylko widocznie ktoś go musiał później rozebrać, a ścianę zaszpaklować. To musisz go odbudować. Uwielbiam grzać ręce o kafle. Jak się odkuję finansowo, to może pomyślę. Ale dziwna akcja, nie? Czy ja wiem? Zgadłeś. No chyba, że jesteś jakimś medium. Medium? I co, że niby wyczuwam obecność pieców, tak? Nie, to bardzo cenna umiejętność. Może generalnie masz jakieś nadprzyrodzone moce? Spróbuj mi powróżyć. Zaczyna się, zaczyna! Serio? Dobra, dawaj. No, ja tutaj w twojej dłoni widzę, że w przyszłości powinnaś troszeczkę częściej dłonie myć. Ty, ja tu widzę, że ty poznasz przystojnego faceta. Nie chcę słuchać o facetach. Wystarczy mi, że się wyniosłam od jednego i teraz tułam się jak bezdomna po znajomych. Bo się nie da szybko nic wynająć sensownego za jakieś normalne pieniądze. Poczekaj, uspokój się, ja dopiero się rozkręcę. O, tutaj kolejną rzecz widzę. Widzę, że powinnaś mi oddać pieniądze, które jesteś mi winna. No, a jutro widzę, że ty zjesz najlepszy chleb swojego życia. Bardzo wątpię. Zakład? Sąsiad piecze chleby. I powiedział, że jutro na śniadanie dostaniemy jeszcze ciepły bochenek. Nie rozumiem. Czego chcesz? Maciek. Maciek. Maciek, obudź się. Gdzie jestem? Spokojnie. Jesteś u siebie w domu, w swoim pokoju. Nic ci nie grozi. Chyba miał jakiś koszmar. Urząd skarbowy mi się śnił! Krzyczałeś przez sen. Wcześniej tylko w filmach coś takiego widziałam. Trzęsiesz się. Ja wiem tylko, że wydawało mi się, że to coś bardzo ważnego. Ale zapomniałeś, co? Zapomniałem. Nie, mortadelka!
tylko, skoro zapomniałeś, to znaczy, że to raczej nic ważnego nie było. No ja ostatnio na przykład leciałem na wakacje i też właśnie mi się tak wydawało, że kurczę, no jestem już na lotnisku, że czegoś zapomniałem, ale pomyślałem, że no skoro zapomniałem, to pewnie nic ważnego. I tym niczym ważnym okazał się paszport. 9 listopada, piątek. Mimo nieprzespanych nocy, Maciej cieszy się z kupna domu. Mężczyzna w końcu czuje, że jest u siebie. O, śniadanie zrobiłaś. No nie, no dziękuję, wspaniała jesteś. Muszę ci się jakoś podlizywać, żebyś nie powiedział, że za dużo u ciebie siedzę. A przestań, przecież mówiłem ci, że możesz siedzieć, ile ci się tylko podoba. Ogórka chcesz? Macie, kryjku, no ja też bym się zdenerwował, gdyby ktoś od razu z rana mi proponował warzywa. Ale żeby od razu mieć taki wzrok mordercy? Halo, halo? Ziemia do sikory. Co? Zapytałam, czy chcesz ogórka, a ty się zawiesiłeś. Sorry. Chyba miałem déjà vu. Ja mam wrażenie, że tu już kiedyś byłem. No raczej. To twoja kuchnia? Ale nie, że teraz. A, że nie teraz? To wczoraj też tutaj byłeś. Mam nadzieję, że... Może i tak. Ten fotel powinien stać tu. Okej, co muszę przyznać, ta historia mnie trochę zaciekawiła. O co tutaj może chodzić? To była ta kuchnia. Ja byłem w niej kiedyś. Ja byłem pewien, że mi się nic nie nałożyło. Ale z drugiej strony tłumaczyłem sobie, że jestem po prostu zmęczony. Rozbity po tych nocnych koszmarach. No wiadomo, zmęczony mózg ma przecież różne jazdy. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Maciek, obudź się. Znowu miałeś koszmar. Tak. O. Masz je tylko wtedy, kiedy ja tu nocuję? A może to jest twój sposób na zaciągnięcie mnie do łóżka? Przecież zadziałało, no nie? Muszę się zmartwić. Ale kiedy ciebie nie ma, to też się mam. Tylko to nie są koszmary. W sensie... nie boję się. To dlaczego krzyczysz? Krzyczałem, bo śniło mi się, że jakaś pani na targu chciała mi sprzedać kilogram pomidorów za 50 zł! Ile? Widzę młodą kobietę. Mniej więcej w naszym wieku. Długie włosy. Bardzo ładna. Tylko cały czas płacze. Ja czuję, że powinienem jej jakoś pomóc, tylko że ona nic mi nie mówi. Nie tłumaczy mi, czego potrzebuje. Tylko wyciąga do mnie ręce. No i potem nagle znika. Wow. To rzeczywiście bardziej smutne niż straszne. A najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, co miałbym zrobić, żeby pomóc. Więc wybieram tą opcję, że się budzę po prostu, a tą kobietę zostawiam ze swoimi problemami. Ale kojarzysz ją? Nie. To znaczy... we śnie... wydaje mi się, że tak. No i
najważniejsze. Ona tu jest. W sensie... w domu. Czy chce mi się po raz 400 na tym kanale rzucać żart, że ktoś mu w ścianie mieszka? W ścianie pewnie mieszka. Dobra, niech będzie 401. Niech będzie. Ja tego nie rozumiem, Maciek. Ja też nie. Ja zawsze miałem ścisły umysł. Byłem facetem bardzo racjonalnym, twardogłowym wręcz. Nie wierzyłem w horoskopy, wróżby, czarne koty. I nagle kontakt z tym domem wszystko to postawił na głowie. 16 listopada, piątek. W kolejnych dniach Maciej próbował myśleć racjonalnie, dzięki czemu osiągnął względny spokój. Może ty się po prostu do mnie wprowadzisz? No jeśli myślisz, że za często przyjeżdżam, to po prostu mi to powiedz. O, on chyba do kogoś innego to mówił. Co jest? Ewidentnie mówi to do fugi pomiędzy tymi płytkami. Gadaj, jak to jest ładna fuga, ja bym też do niej gadał. Wyglądasz, jakbyś ducha zobaczył? Nie. Nie, wszystko okej. A co ty powiedziałeś, że ty myślisz, że ja myślałem, że za często przyjeżdżasz? Ostatnio Baśka powiedziała mi, że przeze mnie nikogo nie poznasz. Co? Jak to przez ciebie? To przecież to bzdura. A może nie? Wiesz, co mi powiedział ostatnio koleś, z którym umówiłam się na randkę? Co? Że już wcześniej chciał mnie zaprosić, ale widział, że jestem zajęta. No, bo byłaś. Ale on myślał, że ty jesteś moim facetem, bo ciągle widział nas razem i dlatego nie podwijał. No ale chyba mu wyjaśniłaś, że to nieprawda. Mhm. No i powiedziałam mu, że jesteś dla mnie jak taki mój młodszy, głupiutki brat, który sobie nie radzi w życiu i którym się trzeba cały czas zajmować. Czyli w zasadzie samą prawdę. Szybko się okazało, że jest dupkiem i że tracę na niego czas. Niemniej, jak mi Baśka powiedziała, że odstraszamy sobie nawzajem potencjalne miłości, to się zaczęłam zastanawiać, czy coś nie jest na rzeczy. Słuchaj. Jeśli mi powiesz, że coś sobie wynajęłaś i przez to będziesz rzadziej przyjeżdżać, to cię kopnę w tyłek, rozumiesz? Ja ci już ręczniki kupiłem. Własną komodę dostałaś, no uspokój się. Wiem. Wiem, że muszę przyjeżdżać. Nie poradziłbyś sobie beze mnie. No i dziękuję, pani potwierdziła moje słowa właśnie. Jeszcze byś zaczął duchy widzieć. No, właśnie. Ach, jesteś na mnie skazana. Dla Ewy to był tylko żart, ale trafiła w dziesiątkę. Ja naprawdę zobaczyłem ducha. I dopiero potem dotarło do mnie, że ta tajemnicza zjawa wyglądała jak ta kobieta z moich snów. I zamiast wybiec z domu, krzyczeć jak opętany w niebo głosy, to powiedział zalotnie: o, ty może po prostu się do mnie już wprowadzisz. Ty jesteś tak samotny, że podrywasz duchy. 27 listopada, wtorek. Maciej bił się z myślami, czy ujawnić przyjaciółce, że znów widział zjawę. Jednak doszedł do wniosku, że musi jej o tym powiedzieć. Przeraźmy jeszcze bardziej tą biedną kobietę. No przecież to nie może być tak, że jestem ze swoimi problemami sam. Come on! Jestem! Co się stało? Przez telefon brzmiałeś okropnie. Ja już nie mogę. No bo ta zjawa zaprosiła swoją rodzinę, czyli oczywiście inne zjawy, do nas do domu na kolację. No i siedzą teraz tam ci wujaszkowie, kręcą wąsa, wódę chleją. Gdy tylko ja wyjdę ze swojego pokoju, to mówią: o, patrzcie, jak to ze swojej nory wyszedł, łeb wyszczubił z jaskini swojej. No i ja już tak nie mogę. Ale co się dzieje? Ja znowu widziałem tę kobietę. Ona wyciągała do mnie ręce, jakby mnie o coś błagała. Nie, no to coś trzeba zrobić z tymi twoimi koszmarami, bo to już zdecydowanie za długo trwa. Tylko że ja jej nie widziałem we śnie. Jak to? Zacząłem ją widywać na jawie. Jak to? Co to znaczy widywać? Tutaj? W domu? Ja wiem jak to brzmi, ale ja nie zwariowałem. To się dzieje tylko, gdy tutaj jestem, no. Okej, to pogadajmy o niej, okej? Jak wygląda?
młoda, ładna, szczupła. To żeś byku dał opis, naprawdę. Smutna, smutna cały czas jest. No a mi chodzi o to, czy ona jest przezroczysta? Nie. Raczej wyblakła. Cholera, no. Ja nie wiem, jakich słów użyć, żeby opisać ducha, no. Ale za każdym razem, gdy się odwracam, to... No już jej nie ma. Maciek, no ja cię kocham jak brata, ale według mnie duchy nie istnieją. Ale ja myślę tak samo jak ty. No bo Ewa, ty to wiesz i ja to wiem, ale powiedz to temu duchowi, no! A jednak ją widzę. Ja czuję jej obecność i ja mogę sobie wymawiać, że... Nie wiem, moja wybujała wyobraźnia albo zmęczenie. No ale to i tak nic nie zmienia. Ja w ciągu ostatnich dni to 4 razy już ją widziałem. Ona ewidentnie czegoś ode mnie chce. Okej. Okay. To jeżeli to się dzieje tylko w domu, to jest duża szansa, że ten duch, zjawa, czy jak tam się to profesjonalnie nazywa, jest z tym domem powiązany. A, jest z domem powiązana. Czyli Ewa, mówisz mi, że wystarczy tylko dom spalić, tak? Byłam przerażona. Maciek był zawsze racjonalny do bólu, a nagle zaczął mówić o zjawach. Bałam się, że ma jakieś załamanie psychiczne. No tylko z jakiego powodu? Przecież był szczęśliwym człowiekiem. 2 godziny później Maciej i Ewa postanowili porozmawiać z jednym z najdłużej mieszkających we wsi sąsiadów. Odkąd pamiętam, to w tym domu nikt nie mieszkał. Czasem ci tam z biura nieruchomości płacili jakiemuś młodziakowi, żeby przyszedł trawę skosił. Aha. Takie tam. No wie pan, ci ludzie z agencji nieruchomości czasami wysłali jakiegoś młodzika, żeby trawę skosił czy coś w ten deseń, żeby w końcu jakiś kretyn się znalazł, kto kupi tę ruderę. Mogłem za szybko to powiedzieć, zapomniałem, że rozmawiam z właścicielem tego domu właśnie. Czyli nie wie pan, kto tu mógł wcześniej mieszkać? Nie mam pojęcia. A co? A, bo ja wnecie widziałam, że jeden z domów w tej wsi jest nawiedzony. A że ten Maćka tyle czasu stał pusty, to myślałam, że o niego może chodzić. Nawiedzony? Jest taki kanał poszukiwaczy zjawisk paranormalnych. Tak, nazywa się DJ Palasite. Czy to nie o ten kanał chodzi? Hej, witajcie moi drodzy. Nazwę waszej wsi usłyszałam. Mówili, że w domu widuje się ducha kobiety. I wy w takie rzeczy wierzycie? My? Nie, skąd? Po prostu uznaliśmy to za dobry argument, żeby się czegoś dowiedzieć, prawda? A poza tym Maciek znalazł w piwnicy trochę starych zdjęć. Niestety nie były podpisane, a dla kogoś to może być cenna pamiątka. No teraz to już sam jestem ciekaw, skąd oni te bzdury o tych duchach wzięli? Co nie? Co nie? Śmiech przez łzy. Problem w tym, że tu już nikt nie mieszka, kto by stare czasy pamiętał. Co nie zmienia faktu, że jestem absolutnie pewien, kochani, że na tej ziemi lub w tym konkretnie domu ktoś kiedyś umarł. Po prostu jestem absolutnie pewien. Dlaczego pytacie? A otóż już wam mówię. Aktualnie, moje kochane mortadelki, ile ludzi żyje na świecie? Coś pomiędzy 7 a 8 miliardów chyba, chociaż bardziej bliżej już tego 8 miliardów jest. No to właśnie, aktualnie na świecie żyje 8 miliardów ludzi. A wiecie, ile ludzi żyło na świecie w naszej historii? Mam na myśli tutaj ludzi tych właściwych, czyli Homo sapiens sapiens, człowiek rozumny właściwy. Wiecie, ilu żyło? Ich żyło około 108 miliardów. Więc ja wam teraz, kochane mortadelki, gwarantuję, że nawet jeżeli nie w waszym domu, to chociaż na ziemi, na której stoi wasz dom, na pewno w historii świata ktoś umarł. Na pewno. Miły akcencik i teraz wszyscy widzowie będą mieli koszmary senne przeze mnie. Same mieszczuchy. Bez urazy, sąsiad. Ja niby jestem zasiedziały, ale wprowadziłem się dopiero 10 lat temu. Ale popytam i dam znać. No... Lecę na obiad, bo mnie moja żona ochrzani, że zniknąłem. I to jest prawdziwe zagrożenie, a nie jakieś tam duchy. Też. Ach, te żony goniące mężów z wałkiem. Am I right, guys? Am I right? Bro, fist bro! Przeraża mnie, że ty potrafisz to kłamać na zawołanie. Maciej, błagam cię, ja jestem księgową, dla mnie to jest normalka. Jezu, żartowałem, to był tylko żart, dobra? A mnie przeraża, że widzisz duchy. Jesteśmy siebie warci. 1 grudnia, sobota.
Maciej wpadł na pomysł, aby zwrócić się o pomoc do medium. Mimo wielu obaw zdecydował się nawiązać kontakt z postacią, która wciąż mu się objawia. Jesteś sceptycznie nastawiona, prawda? Aż tak to widać? To jakiś problem? Bo mówiła pani, że lepiej, żeby były trzy osoby, to... Spokojnie, to bez znaczenia. Duchom jest obojętne, czy się w nie wierzy, czy nie. Dla nich ważne jest to, żeby mogły przekazać to, co mają do przekazania. Ja powiem wam teraz, kochani, zupełnie na serio przez chwilkę. Ja jestem człowiekiem sceptycznym, no i generalnie nie wierzę raczej w duchy, ale chciałbym, naprawdę chciałbym z całego serca, żeby któregoś dnia ktoś mi udowodnił inaczej, że jednak duchy istnieją i ja się całe życie myliłem i że się okaże, że duchy jednak istnieją, bo jeżeli duchy istnieją, to oznacza, że rzeczywiście coś nas czeka po śmierci, tak? A nie jak ja teraz żyję bez jakiegokolwiek sensu i celu, bo wiem, że jak umrę, to czeka na mnie nicość. Zaczynajmy. My tu obecni przywołujemy ducha tego domu. Młodą kobietę o długich włosach, która chce coś przekazać obecnemu tu Maciejowi. Psst! Pani wróżko, pani zapomniała jeszcze dodać? Ja mówiłem, że ona jest szczupła, to się proszę powiedzieć, że szczupłą kobietę zapraszamy. Inne byty, odejdźcie w pokoju. Ja chyba zbyt wiele oglądałem horrorów, bo wiem, że to się źle skończy. Witaj, duchu kobiety. Chcemy ci pomóc. Nie mamy złych intencji. Ona tu jest z nami. To znaczy, byku, jej się pytasz, ty mi powiedz. Ty jesteś jedyną osobą, która ją widuje. Ty się rozejrzyj, czy gdzieś tutaj jest. Jest. Ale nie może mówić. Ale dlaczego? Coś ją blokuje. Rusza ustami, ale głos się nie wydobywa. Gdyby mogła, wszystko przekazałaby ci we śnie. Duchu, dziękujemy za twoją obecność. A nie, nie, jak coś, to sorki, to moja wina. Zapomniałem wiatraka wyłączyć. Czyli nadal nic nie wiemy? Wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem przekonana, że duch jest powiązany z tym domem. I druga, bardzo ważna sprawa. Ani przez chwilę nie wyczułam wrogości. Byłem skołowany i zagubiony. Nie mogłem uwierzyć, że korzystam z usług medium. Jednocześnie wierzyłem, że ta kobieta naprawdę ma moc przywoływania i kontaktowania się z duchami. Ja nie mówiłem tego ani jej, ani Ewie. Ale kiedy świeczka zgasła, ja miałem wrażenie, jakby ktoś pogłaskał mnie po głowie. 5 grudnia, środa. Maciej czuje się coraz gorzej. Źle sypia, a jego myśli nieustannie zaprząta zjawa. Znowu ją widziałem. Nie wiem, może ja powinienem jakiś kolejny seans zorganizować, co? Biku, a ty w ogóle sprawdzałeś, czy tutaj azbestu nie ma? Ja nie wiem w sumie, czy azbest wywołuje omamy, ale kto wie? Powinieneś zrobić coś innego. Co? Iść do lekarza. Myślisz, że zwariowałem? Nic nie myślę. Ale gdyby bolała cię noga i ja bym ci kazała iść do lekarza, to też byś się dziwił? Nie. Nawet wiem, że masz rację, tylko... Po prostu się boję. A ducha się nie boisz? Nie. Przecież słyszałaś, co powiedziała medium. Nie wyczuwał wrogości. Słyszałam i chciałam zaznaczyć, że w żaden sposób nie skomentowałam faktu, że korzystasz z jej usług. Dobra, Ewa, niech ci będzie, ale przecież Maciejowi się śniła ta dziewczyna, zanim jeszcze on poszedł do medium i on ci mówił nawet wcześniej, że on czuje w snach, że ona nie jest zagrożeniem, on się jej nie boi, a nic takiego, nie czuje strachu, tylko jest mu ekstremalnie smutno z tego powodu. Więc tutaj no ewidentnie nie możemy winić medium, że on uważa tej dziewczyny, że nie jest zagrożeniem, tak? 12 grudnia, środa. Maciej wyszedł właśnie od neurologa. I co? Co? Dostałem skierowanie na rezonans głowy. Lekarz twierdzi, że omamy wzrokowe mogą być spowodowane guzem mózgu, także cudownie. Ale ej, przynajmniej się okazało, że duchów nie widzisz. Jezu. No to umów się jak najszybciej i do psychiatry od razu też. No co, chcę być pewna, że niczego nie przeoczyliśmy. Słuchaj,
Nie zaszkodzi się przebadać, ale powtórzę ci to, co już mówiłem, okej? Nie mam halucynacji. Wiem, co widziałem. Okej, ale pójdziesz do wszystkich możliwych lekarzy. Chyba, że chcesz, żebym zadzwoniła do twojej mamy. Nie, nie odważę się. Odważę się. Ja przypominam, że ona mnie uwielbia i marzy, żebym została matką twoich dzieci. Łyknie wszystko, co jej powiem. A co ty, Ewa, 60, aż do matki na skarę idziesz? Ewa, nie dzwoń. Jeszcze tylko jej raty hipotez mi brakuje do szczęścia. Błagam to cię. To bądź grzeczny. Do biblioteki? Po co? Obiecałam ci, że pomogę ci poszukać historii twojego domu. Czas się za to zabrać, nie? Na logikę? Ewa miała rację, że namawiała mnie na badania. Ale w tamtym momencie ja czułem, że tylko medium może mi pomóc. No i wbrew swoim zasadom postanowiłem po raz kolejny zaufać intuicji, a nie rozumowi. 14 grudnia, piątek. Maciej ponownie spotyka się z medium w nadziei, że pomoże mu odczytać niejasne sygnały wysyłane przez zjawę. Coś się zmieniło. Jej emocje. Jest na mnie zła? Nie, ale wyczuwam desperację. Ona naprawdę czegoś od ciebie potrzebuje. Dlaczego? Ciała. Chodzi o twoje ciało. Ona chce cię opętać. Dlaczego ode mnie? Przecież jej nawet nie znam. Musisz być z nią jakoś powiązany. Nie wybrała cię przypadkiem. Dowiedziałeś się czegoś na temat historii tego domu? Nie, jeszcze nie. Zrób to jak najszybciej. Ja nie pomogę, bo przez te lata, kiedy dom stał pusty, wszystkie ślady duchowe się rozmyły. Ale nadal wyczuwam obecność twojego ducha. 17 grudnia, poniedziałek. Maciejowi nie udało się znaleźć żadnych przydatnych informacji na temat historii swojego domu. Tylko ostrożnie, bo ślisko jest. O, Jacie. Wiesz co? A może ja powinienem się wyprowadzić? Sprzedać ten dom w cholerę? No zresztą, Ewa, spójrz! Właśnie odśnieżyłem schody. To musiało zwiększyć wartość tego domu, no nie? Ja się na tym zarobię. Przecież kochasz to miejsce. No tak, ale już jestem zmęczony. Ja mam wrażenie, że częściej widuję zjawy niż znajomych. Dzień dobry! A, dzień dobry. Ale dzień dobry. Pogoda. Raz deszcz, raz śnieg. No. Co tam słychać, sąsiedzi? Stara bieda, jak to mówią. Jak stara, to nie tak źle. Człowiek do wszystkiego stanie się przyzwyczaić. Może i tak. Próbowałem się czegoś dowiedzieć o tym pana domu. Tu niedaleko jest dom spokojnej starości. Tam mieszka pani Urszula Kwiek. Pomyślałem, że może coś wiedzieć. W końcu pół życia na sąsiednicy spędziła. Myśli pan, że będzie chciała z nami porozmawiać? W domu spokojnej starości, tam ludzie siedzą i właśnie liczą na to, że ktoś przyjdzie z nim pogadać w końcu. Jezu! No nie wiem, w jakim jest stanie. No, co wam szkodzi pojechać, popytać? Super. Panie Robercie, bardzo pan nam pomógł, doceniam. A, sąsiedzie. No? A może tak warto na ty przejść? Jasne, czemu nie? Maciek jestem. Robert, a narzeczona? Nie narzeczona, ale Ewa. Uważajcie na księdza. On jak się dowie, że ktoś na końcu łapę żyje, to zaraz egzorcyzm chce odprawiać. Tylko, że my tylko przyjaciółmi jesteśmy, panie Robercie. Robert. Ja ze swoją ślubną też tyle lat tylko przyjaźniliśmy się. A potem co? Trójkę dzieci mi urodziła. No. I z tego, co ja słyszałem, mama Macieja nawet by nie była zła, więc... Dopiero na drugi dzień umożliwiono Maciejowi odwiedziny w domu spokojnej starości. Przywieźliśmy pani Urszuli bombonierkę i herbatę. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Żaden problem. Jedno i drugie uwielbia. Na szczęście cukier ma w normie, także może sobie pozwolić na odrobinę słodkości. Jezus Maria, żeby mi tak na starość cukier odebrali. Skończyłoby się na przemocy. W całe szczęście. A jak pani Urszula się w ogóle miewa? Jest słaba i schorowana, ale umysł ma sprawny i bardzo się ucieszyła, że ktoś chce ją odwiedzić, bo krewni to rzadko do niej przyjeżdżają. Pani Zosiu! O, pani Uleńko.
To są właśnie ci młodzi państwo, którzy do pani w odwiedziny przyjechali. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że pani zechciała się z nami spotkać i porozmawiać. Ja nazywam się... Maciuś? Tak. A przepraszam, my się znamy? Ja cię znałam, jak byłeś malutki. Boże drogi, wyglądasz kropka w kropkę jak twój tata. Co się właśnie dzieje? Pewnie pocztą. Kiedyś można było dzieci pocztą wysyłać. I najlepsze jest to, że teraz sobie myślicie, Paweł jak zwykle jakieś żarty, głupoty opowiada i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie. W USA rzeczywiście można było kiedyś dziecko pocztą wysłać. Nie byłem pewien, czy chcę poznać prawdę. Ale teraz nie mogłem się już wycofać. Mój Boże, kupiłeś dom swoich rodziców. Tak, ale zupełnym przypadkiem. Ja nic o nich nie wiem. Najwcześniejsze wspomnienia, jakie mam, są z Gdańska. W Gdańsku się urodziłeś. Twoja mama akurat u swojej siostry była, kiedy poród się zaczął. Właśnie, opowie nam pani coś więcej o rodzicach, Maćka? Nawet nie wiem, od czego zacząć. A ciotka nic ci o nich nie opowiadała? No nie. Jak miałem 2,5 roku, to trafiłem do domu dziecka. Jezu, bidulku. Coś doszły mnie słuchy, że ona jakiegoś mężczyznę poznała i że on miał problem z tym, żeby cudze dziecko wychowywać. I właśnie, kochani, po tym można poznać dobrego mężczyznę. Że nie chce wychować dziecka tylko dlatego, że z jego spermy nie zostało ulepione. Na dobre mu to wyszło. Jego rodzice adopcyjni to są cudowni, dobrzy ludzie i bardzo go kochają. To mi ulżyło. Marysia też by się ucieszyła. Marysia? Moja mama? Tak. A tata to Artur. Artur? Przepraszam, ale ja chyba muszę od początku zacząć. Od razu uprzedzam, że ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Może będą retrospekcje. Ja kocham retrospekcje. Jeżeli was zastanawia moja reakcja na retrospekcje, to dlatego, że w paradokumentach one się bardzo rzadko zdarzają. Od niedawna dopiero zaczęły się pojawiać retrospekcje w paradokumentach. Zławiłem się. Bo wcześniej twórcom paradokumentów nawet się nie chciało ich nagrywać i dopiero od niedawna się pojawiają i ja zawsze jak widzę retrospekcję mam takie coś nowego. Domyślamy się. Maciuś, ciężko ci będzie tego słuchać, ale musisz znać prawdę, musisz wiedzieć, że twoja mama nigdy by ciebie nie porzuciła. Proszę, niech pani mówi. Byłam na ich ślubie. A byłam na tym ślubie i weselu tylko dlatego, no bo wiadomo, to jest wiejskie wesele. Tam trzeba zaprosić całą wioskę i również wszelkie sąsiadujące z nią wioski. Jacy oni byli piękni. Marysia z kwiatami w tych swoich wspaniałych, długich włosach. Jak księżniczka. Artur, wysoki, postawny, elegancki. A potem ty się urodziłeś. Tacy byli szczęśliwi. I co się stało? Najpierw Artur umarł. Rak. W 3 miesiące go wykończył. Mama bardzo cierpiała, ale miała ciebie i musiała żyć dalej. Możecie sobie wyobrazić, co się działo w okolicy. Samotna, piękna kobieta, w dodatku z domem. Szybko zaczęli się do niej różni abstwikanci zalecać. No tak. I co, znalazła sobie kogoś? Nie. Mówiła, że się chce skupić tylko na tobie, że masz tylko ją i będziesz dla niej całym światem. Taki jeden z sąsiedniej wsi nie mógł się pogodzić z tym, że go nie chciała. Któregoś dnia się upił i przyjechał do waszego domu. I zrobił jej coś, tak? Podobno znowu jej się oświadczył, znowu powiedziała nie, wpadł w szał i poderżnął jej gardło. Na martwych rodziców w tym odcinku się akurat nie spodziewałem, no ale here we are. Może. Czy... ja to mogłem widzieć? Na szczęście nie, byłeś u sąsiadki. Mama chciała świąteczne porządki zrobić, a ciebie było wszędzie pełno. To było przed świętami. 14 była rocznica. Który jest dzisiaj, przypomnijcie? O, się tak złożyło, że dzisiaj jest 12 grudnia, z tego co pamiętam w tym odcinku, no. Oj, jaki zbieg okoliczności! A co się stało z tym zabójcą? Wrócił do domu, wytrzeźwiał, jak do niego dotarło, co zrobił.
w liście prawdę napisał i palnął sobie w łeb. Może Bóg mu wybaczy, bo ja dla niego żadnego współczucia nie mam. Twoja ciotka zabrała cię do siebie, do Gdańska. Miała się tobą opiekować, ale oddała go do domu dziecka. Tak. A pamiętacie tą wcześniejszą część odcinka, w której nie wiedzieliśmy, że chodzi o martwych rodziców i sobie żartowaliśmy, śmichy, hihi, ha, 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 ha? To ja chcę do tych czasów wrócić. W tamtym momencie to nie miałem już żadnych wątpliwości. Ja po prostu wiedziałem, że ta kobieta, którą widuję w snach i na jawie, to moja mama. Tylko czego ode mnie chciała? Po tylu latach. 19 grudnia, środa. Maciej kolejny raz spotyka się z medium, żeby sprawdzić, czy duch jego matki zaznał spokoju. Jesteś pewien, że ta zjawa to twoja matka? Tak. Pani Urszula pokazała mi zdjęcie. Rozpoznałem ją od razu. Została zamordowana. Tak. Podarznięte gardło. To tłumaczyłoby, dlaczego nie mogła mówić. Przykro mi. Na szczęście sprawca sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Przepraszam. Może nie powinienem tak mówić. Nie myśl o nim. Nie próbuj się dowiadywać, jak się nazywał. To dla duchów największa kara. Zapomnienie. Czy mama pokazywała mi się, żebym o niej pamiętał? Tak myślę. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Halo, halo, duchy, co tam, mordo? Sorry, nie mogę, na OPD-rze jestem. Nie wyczuwam już żadnej obecności ducha w tym domu. Prawdopodobnie twoja mama spokojnie przeszła na drugą stronę. Jezu, jak uroczo. Czyli temu duchowi chodziło tylko o to, żeby Maciek wiedział, kto jest jego mamą, jak ta mama wygląda i dlaczego go opuściła. No to to jest w cholerę urocze, no to muszę przyznać, no. Czemu wcześniej mi się nie pokazywało? Nigdy. Pewnie byłeś za daleko, a ona była powiązana z tym domem. To gdyby nie przypadek, że akurat tędy przejeżdżaliśmy i zobaczyłem ten dom. Nigdy bym się o niej nie dowiedział. Jeżeli chcesz nazwać to przypadkiem. To jak? Mama mnie tu sprowadziła? Nie mam pojęcia, czy ona bezpośrednio, czy twoi rodzice razem, czy jeszcze jakaś inna siła, ale moim zdaniem to było przeznaczenie. Ja zawsze byłem bardzo racjonalny i myślę, że nadal jestem. Ale coś się we mnie zmieniło. Wierzę, że moja mama nade mną czuwała i chciała, żebym o tym wiedział. No a ta historia jeszcze bardziej zbliżyła mnie do Ewy, no a Ewy do mnie. I po 4 latach nie jesteśmy już tylko przyjaciółmi. Wiedziałem od początku, tak to się skończy. La 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 la, ja coś wiedziałem, a wy nie, la 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 la. Wszyscy mówili, że pasujemy do siebie, więc w końcu postanowiliśmy ich posłuchać. Gdzie jest zapowiedź kolejnego odcinka? Chwila. Zawsze na końcu tych odcinków zapisane w gwiazdach jest zapowiedź kolejnego odcinka. Chcecie mi powiedzieć, że to jest koniec? Gdzie jest? Dajcie mi tego więcej! Ja potrzebuję tego oddawać! Wypluj to! Oddaj! Oddawaj! I tym miłym akcentem, kochani, kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście, jak zawsze na koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Instagrama. A nie, czekajcie, miałem to do góry nogami też zrobić. I że ja w tym wieku jeszcze takie rzeczy potrafię! Mój Boże! No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardu. Jak zawsze koniec, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Instagrama, który znajduje się tutaj mniej więcej, gdzieś tutaj, tu. I oczywiście czekam na także wasze opinie odnośnie dzisiejszego odcinka tam w komentarzach na dole, dobra? Mi się oczywiście odcineczek bardzo podobał, jestem zachwycony kompletnie, chcę tego więcej, tylko nie mówcie, że to jest ostatni odcinek, na serio, bo się zdenerwuję. No dobra, to co, widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.